drogą S1, zbliżam się do węzła Brzęczkowice, węzła z autostradą A4, węzła, który przez pewien okres dość mocno omijałem, bowiem tutaj w związku z remontem przede wszystkim w ciągu autostrady A4 w rejonie węzła Brzęczkowice i węzła Mysłowice, no właśnie, tworzyły i nadal tworzą się korki. No tutaj nie jechałem, o, nie chcę przesadzić, ale ostatni raz to chyba gdzieś kwestia maja, czerwca. Wjazd z węzła drogi S1 na A4 odbywał się poprzez znak stopa, więc nie korzystaliśmy tam z pasa włączeniowego. Pas włączeniowy, można powiedzieć, on nie istniał w owym czasie, więc dzisiaj po długiej przerwie postanowiłem to troszkę sprawdzić, jak to wygląda, czy mamy tutaj przejazd, czy w dalszym ciągu korzystamy ze stopa, czy może jest już ten pas włączeniowy. Wygląda na to, że w dalszym ciągu chyba jest stop, że ten pas, a na pewno, że ten pas włączeniowy nie funkcjonuje w taki sposób, jak generalnie powinien funkcjonować, mając swoją funkcję, czyli tam pasa o długości powiedzmy kilkuset metrów, a tak przecież tutaj było, bo w zasadzie dopiero w rejonie węzła Mysłowice dopiero w zasadzie wjeżdżaliśmy. Dokładnie, no jest ustąp i za chwileczkę mamy za 50 metrów mamy stopa, czyli wjeżdżamy bezpośrednio, wygląda na to, na pas autostradowy, nie wjeżdżamy na pas włączeniowy. No nie są to na pewno fajne sytuacje, gdy na drogę o takim natężeniu ruchu, na drogę o tak dużych prędkościach jak na autostradę, musimy wjeżdżać poprzez znak stop. Ale tutaj widzę, na wiadukcie są prowadzone teraz jakieś prace w przeciwnym kierunku. Ten pas włączeniowy tutaj już w zasadzie jest, natomiast no w tej chwili po nim jedziemy jako po pasie autostrady, ciągu autostrady A1 A4, no i zobaczymy, na jak długim znowu te prace mamy odcinku, bo zwróćmy uwagę, że w przeciwną stronę mamy również dostępne dwa pasy, ale jeden pas jedzie po naszej jezdni, po jezdni, którą odbywa się ruch w kierunku Katowic. Jest, no skończono pracę na węźle Mysłowice, prace poszły dalej, nieco dalej w kierunku bramek, natomiast no jak widać, ciągle ruch w relacji autostrada A4, droga ekspresowa S1, węzeł Brzęczkowice, ciągle ta relacja jest, powiedziałbym, mocno, ale to mocno utrudniona. Natomiast zwróćcie uwagę, jakie tworzą się korki w przeciwnym kierunku. Jak to, pomimo że cały czas przecież jedziemy dwoma pasami, tam są dostępne dwa pasy cały czas jadą, a mimo wszystko, popatrzcie,
jak pomimo tego potrafią się tworzyć choroby. Tak więc pewnie znowu przez jakiś okres dłuższy znowu będę ten węzeł Brzęczkowice starał się w tej relacji pomijać.